miejsce jego życia. I myślę, że będziemy mieć wyjątkową okazję w otoczeniu trwającego dalej tego samochodowego festiwalu muzyki. No, to jest Koncertu rokowego porównania w innych sprawach, więc w zasadzie dzień pokój nas, także witam serdecznie. Ja pominę dzisiaj przedstawianie bohatera wieczoru, bo to po prostu nie ma sensu, dlatego że Państwo przyszli za Pana Serana chwilę, o tym wiecie, co napisał, kim jest. I w związku z tym mnożenie informacji o tym, z czego dobrał w swoim twórczym życiu, byłoby bez sensu, więc przejdźmy od razu może do rozmów, o których zaczęliśmy trochę wcześniej. To potem się usiedli, bo... No, może bym przeprosić. Dobrze. To jest skomplikowane, tylko też, że będę dzisiaj... Nie, to naprawdę lepiej. To naprawdę lepiej. Krążę na sobie. Dobrze. Dobrze, nie krążenie. Natomiast ja właściwie tuż przed dzisiejszym spotkaniem doszedłem do wniosku, że myśmy się trochę rozplanowali wcześniej i mówiliśmy, że będziemy mówić nie tylko o literaturze, ale o Polsce i o kulturze, ale stała się rzecz niezwykła, czy straszna wczoraj w Hiszpanii. I od tego właśnie chciałem zacząć, to znaczy od tego zamachu w Barcelonie i od tego, co właściwie możemy czytać też w Srebrzysku. Ja pozwolę sobie zacytować, jeżeli Pan pozwoli, kawałek prawie pańskiej książki. Jeśli Państwo chcieliby kogoś przekonać, to mogą
mogą Państwo pokazać zamach, zadzwonić na podstawie komisji, przedstawić się jako przedstawiciel państwa islamskiego. I w tym momencie sprawia jest to jasne. Rozmawiałem właśnie wczoraj z historykiem, moim znajomym, który mi powiedział tak. Był zamach terrorystyczny w Barcelonie. A czy znajdziesz się jeszcze dziś sprawę, komu najbardziej zależy na tym, żeby był zamach terrorystyczny w Barcelonie? To mi poważnym problemem w tej chwili jest to, że Katalonia dąży do podległości, proszę Państwa. Jest bardzo poważny problem dla rządu w tej chwili hiszpańskiego, który nie wie, co z tym zrobić. Z jednej strony, każdy z ludzi w ramach Polski może decydować o swoim przeznaczeniu, prawda? I może decydować o wszystkim. Ale czy można sobie wyobrazić sytuację taką, że w jakimś momencie, wewnętrznego wzburzenia, które w tej chwili jest.
tam brzmi to mnie dalej to się wiarygodnie, że właśnie Europa zawdzięcza pokój przez ostatnie kilkadziesiąt lat pamięci II wojny światowej. Znaczy, że po pierwsze stworzyli ją ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową. A po drugie, i tutaj stawiam taką hipotezę i jestem w stanie się o nią upoważnić, że my urodzeni po wojnie, jeszcze tą wojnę przeżyliśmy rodzinę. To znaczy myśmy, teraz sięgną pamięcią właściwie, że pamiętam z dzieciństwa te rozmowy o nieżyjącym, zabitym, zaginionym, że właśnie świat, w którym myśmy jako dzieci byli pochowywani, zresztą nie przeduje, był też światem istniejącej czy konsekwencji wojny. No? I ta pamięć kompletnie zanikła w tej chwili w młodszych generacjach, nie tylko w Europie i w świecie. I w związku z tym ja muszę powiedzieć, z przerażeniem czytam we współczesnej prasie sformułowanie, że być może będzie wojna. No być może właściwie możemy oczekiwać tego, że Rosja uderzy gdzieś, albo Chiny uderzą. No to jest normalna polityka, czyli to, co było nienormalne dla pokoleń tych, którzy byli wojnę światową i tych ludzi, którzy to pamiętali z takich rodzinnych doświadczeń, staje się rzeczą tak abstrakcyjną, staje się rzeczą normalną. I stąd właściwie ma taki lęk, że czeka być może świat kolejna lekcja właśnie oczyszczenia przez tych złych emocji, przez tragedię. Na koniec się Państwa myślę połowiczna taka. Połowiczne słuszne, połowicznie słuszne rozpoznanie. Dlatego, że jednak mogę ten wywód skontrować jednym słowem, które Państwu jest w tej chwili doskonale znane. Jest to reparacje. Nie ma. To jest to, że na tej sprawie, że to nie jest żadna dawna sprawa, że to jest sprawa gorąca, że masa ludzi w ogóle to weszła. Masa ludzi jest tam młodych ludzi. Ja właśnie rozmawiałem z nimi, bo to rozmowę z młodymi ludźmi, którzy uważają, że o co chodzi, że to powinno być uregulowane i koniec. No. Młodzi ludzie, nie starzy. No dobra, wojny do mnie jest. Czy to jest jakaś zabawa, tak? Na której można oczywiście zrobić polityczny. No ja myślę, że też wizerunek. Pomysł z paszportami, w których będą drukowane wizerunki cmentarza Orląt Lwowskich i Ostrej Bramy, jest po prostu deklaracją polityczną rządu. Dobrze, to są rzeczy, które należą do Polski. Oczywiście można mówić o historycznych konotacjach, natomiast dzień później, czy pewnie później ukazuje się w rosyjskiej prasie artykuł, który mówi, że Polska ma roszczenia terytorialne w stosunku do Ukrainy i do Litwy. W związku z tym rzeczy nazwane zaczynają żyć w Polsce. To nie jest tak, że one przestają, to się dzieje bezkarnie. 3 lata temu słyszałem na placu Defilad w Warszawie 11 listopada skandowanie Wilno Polski, Lwów Polski przez tłumy podgolonych osiłków i to w przychopu pedach i tak dalej, więc rzeczy się wymykają spod kontroli w pewnym momencie. No ale ja też tego nie sprowadzam tylko do tych osiłków, że tam jest 7 milionów ludzi. Na ten paradoks polega, że 7 milionów ludzi w tej chwili myśli dokładnie jak ten najważniejszy pan z Nowogrodzki. Na tym polega w tej chwili problem. Ja o tym zresztą pisałem w polityce, patrz, tygodnie temu, że my trochę to się widzimy wszystko i że problemem nie jest w ogóle żadna partia oraz nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko to, że im nie spadają sondaże od początku. I to jest mniej więcej 6-7 milionów, którzy myślą dokładnie tak samo, jak ci państwo, którzy nam umilają w świecie dziennikach. To jest poważny problem. A nie to, że się pojawia jakaś grupa bardzo zręcznych polityków, którzy potrafią przekonywać do grup społecznych rozmaitych przekonywać. Ja przypominam takie inteligenckie zbudzenia, a możemy rozmawiać o inteligenckich zbudzeniach. Inteligencje zwyczajne moje było takie, że po tej scenie w Sejmie, nie wiem czy Państwo pamiętają tą wspaniałą scenę, kiedy to było, kiedy to się pojawiły te klasyczne już w tej chwili słowa o tych, jak to się nazywa? Kanadyjskie mordy. Ja bym przekonany o tym, że masa ludzi jakby przejrzy w tym momencie. Pomyślcie, no dobrze, przecież to jest coś niebywalnego. Przecież to oglądają dzieci, że
Polska ogląda. Bo to rodzice przecież zdają sobie sprawę w tym momencie, że ten przykład idzie z góry i że tutaj coś się w głowach przestawi. Potem nastąpiło tam 3 dni później, obejrzałem sondaże i okazało się, że sondaż tej partii skoczył 3 punkty procentowe wyżej. No. To jest problem, proszę Państwa, przy którym w tej chwili stoimy, a nie to, że właśnie jest jakaś grupa osób, która tutaj robi coś ze względu na sytuację, która się ustąpowała. Bardzo mnie to oczywiście martwi, bo to jest zmiana cywilizacyjna, która w tej chwili nas dotyka. To jest zmiana dotycząca kultury, w której my żyjemy. A dlaczego mnie to niepokoi, martwi? No dlatego, że tak jak mam ogólne rozpoznanie, wszyscy siedzący na tej sali będą sobie mniejszości. Na tym polega cel. I że to jest mniejszość, naprawdę wydatnie mniejsza. To nie jest taka mniejszość, wiecie Państwo, 60% na 40%. To było to piękne. Najbardziej niepokojące jest tak zwana milcząca większość, która w ogóle nie reaguje na to wszystko. Nie wiem, czy Państwo zaczęli. To jest morze głów, które w ogóle nie reaguje na to wszystko, co się dzieje. Jest też 6 milionów, które popiera to wszystko, co się dzieje, jak chcę powiedzieć, z jednym wewnętrznym przekonaniem posłuszności tego wszystkiego. No ale jest też ten milczący olbrzym, tak? Milczący olbrzym. No ale też on pisuje książkę, prawda? No, a bardzo się ofiary korporacji, facet, taki fragment, właśnie mógłby być fragmentem deklaracji premierowej partii Razem, który tam opisuje skutki działalności korporacji dla pracowników w wyzysku. Napisane są z tym kompasją i strasznie drapieżnie. A z drugiej strony pan opisuje tego chłopa z butelką w flaszki, który ma być idealnym czytelnikiem dziennika Fakt. Tak, żeby się tworzyć. Napisałem sobie wszystko, proszę Państwa, w tej intonacji, to się nazywa parabola rzeczy formy. Widzę, to jest coś współczesna, ale to jest jednak napisane w taki sposób, żeby może raczej iść w stronę takich pytań ogólniejszych niż ilustrować wydarzenia historyczne, w którym mamy do czynienia. I tam do tej powieści przedostało się wiele moich spostrzeżeń, które wynikały właśnie z tego, jak dzieje się wokół nas i co się wokół nas dzieje. Taki epizod był prawdziwy. Jedna z gazet rzeczywiście przedstawiciel centralny tej gazety zebrał całe kolegium redakcyjne i właśnie pokazał, dlaczego ma być gazety robione. I to był właśnie ten na traktorze albo na takim wozie, prawda? Mniej więcej wszyscy oni mają wiedzieć, do kogo mają pisać. No to też jest, to jest oczywiście decyzja taka cywilizacyjna. Ale to jest prawda, ponieważ ja pochodzę z tej branży, to wiem, że tak się budowało dzienniki tego typu. No ale to właśnie dotyczy systemu, w którym jesteśmy. To jest system, który wymusza tego zachowania, bo jednak chodzi o to, żeby było jak najwięcej czytelników. A czytelnicy albo do wielkiego Lubrzyma, albo do tych 6 milionów, to jest prawda. Tak, bo też pan przy tej książce zajmuje, czy to papież rządzi kościołem, czy kościół papieża, to znaczy, kto jest od kogo zależny, znaczy. I w tym momencie, kiedy mówimy o funkcjonowaniu mediów, które są absolutnie targetowane, się mówi, typu okropnie, czyli szyte popiera najbliższych kursów, to media kręgą w takim razie upewniają tych ludzi w tym, że oni mają rację i że racja jest po ich stronie. I to oni będą rozumieli politycznie. Oni stawiali się kiedyś na to pytanie, co ja o tym wszystkim myślę. I ja powiedziałem, że w ogóle mnie martwi to, że na przykład jest taka wielka eksplozja tej kultury, której symbolem jest nazwisko Zamka Martyniuka. Pewnie Państwo słyszeli. Myślę, że trudno nazwać się tym nazwiskiem. No, że jest taka właśnie i takie wybicie się na niepodległość. Ale jeden z znajomych moich tłumaczy mówi, że to jest wielkie wydarzenie, że właśnie ta milcząca dotąd część polskiego społeczeństwa odzyskała głos. I tym głosem jest właśnie ten piosenek. Myślę, to jest to powinniśmy, my jako inteligenci powinniśmy się tym nawet zachwycić. To milczące,
słońce, morze przemówiło. Ono przemówiło. Więc ja powiedziałem, że ja absolutnie ja nic przeciwko temu. Uważam, że Zenek Martyni się nadaje świetnie do tańca. Nie może lekceważyć. Ale tak by mnie zmartwiło, gdyby nastąpiło takie rozdanie duszy, które by doprowadziło do tego, że na przykład w szkołach by zniknęły pewne nazwiska z materiału szkolnego, zniknęły postaci, które dla nas na przykład są ważne. Że one się zapadną w nic. I to jest oczywiście taka implozja, czy jest możliwa taka implozja, to jest oczywiście bardzo taki niepokojący temat, który się, czy to może być w stanie takiej implozji. A jako historyk literatury mogę Państwu powiedzieć, że mieliśmy takiego pisarza, jak myślę, że Stanisław Ignacy Witkiewicz, który napisał sporo rzeczy na ten temat. Można tam użyć świata do jego powieści. Tam się okazuje, że on opowiada też o tej implozji, która przybiera rozmiary w formie niebywałej. No i wtedy stoi przed właśnie, nazwijmy to takimi ludźmi do nas podobnymi, ustanowi alternatywy. Albo więzienie, albo to dają. Bo to jest alternatywa, którą przedstawia Ignacy. Mam nadzieję, że nie do dodatku będzie wyglądało. Tercje non dato. Proszę? Tercje non dato. No, tak. Dlaczego nie ma tej możliwości? Albo po prostu wchodzisz w ten nowy świat i stajesz się tym nowym światem, albo jesteś obcym ciałem w tym świecie. Obcym w największym tego słowa znaczeniu. Bardzo mnie na przykład kiedyś zaniepokoiła wypowiedź jednego z moich znajomych, którzy mówili, przecież w pewnym momencie, jeśli rzeczywiście dojdą do władzy, ten wielki olbrzym dojdzie do władzy, to może zapytać tak, dlaczego my mamy finansować, proszę Państwa, teatry i opery? Skoro my nigdy w życiu po prostu nie byliśmy, nie będziemy. Dlaczego z naszych podatków mają pobrać pieniądze na to, żeby prowadzić galeria malarstwa, skoro my ani razu w życiu nie weszliśmy do takiego podatku, nigdy nie będziemy. To są już kwestie, które idą dalej, bo zależy od tego, że jest niepolityczne. Mogą się znaleźć politycy, którzy mówią, bingo! Ja wam proponuję rozwiązania w tym duchu, który proponujecie. Tak? Uchwalimy w Sejmie takie ustawy i w związku z tym przeznaczymy te dotacje na imunicę. Albo w ogóle w filmie. Więc tutaj w tym punkcie ja oczywiście jestem bardzo niepokojony tym wszystkim. No ale zawsze sobie mówię, że kultura znajdowała się w różnych tak trudnych sytuacjach. Jak się przyjrzymy, tak? Jak się bawimy te imperia i wielkie państwa. Potem jak to wszystko powstało, to najgorszy jest ten moment przejściowy. Ten moment przejściowy. Ale gdyby mówił Pan o zlikwidacji nazwiska, to od razu oczywiście nasuwa się pytania Czesława Miłosza i ponoć Majdak chodzi do kanału lektur szkolnych. Natomiast ja bym tutaj właśnie chciał skorzystać z Pańskiej obecności, to też Panu Miłoszu. Ale zanim to zrobię, to pozwolę sobie zacytować dwie rzeczy, dlatego że w roku 2010 ze względu zawodowych uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, który to Sejm wyrokował nad tym, czy uchwalić rok Miłosza w 2011 roku, czy też nie uchwalić. I ja sięgnąłem do moich zapisków i notatek i są rzeczy, które właściwie dzisiaj nam wyjaśniają, dlaczego z Miłoszem są problemy w kanale lektur, ponieważ poseł Jarosław Rusiecki z PiS-u powiedział, że żeby ustalić, czy miłość jest godny honorów, trzeba najpierw, i tu cytat, merytorycznie zająć się tym poetą. Natomiast później pani poseł Sowiecka, która ona powszechnie znana, i do dzisiaj nie wiem, czy to był czy to był troszkę wyrafinowany w poczuciu humoru, czy jakiś lat, powiedziała jakaś na tej komisji, że właśnie nie ma sensu czczenie setnej rocznicy ludzi Miłosza, bo współczesna medycyna sprawia, że ludzie mogą żyć dłużej. I to jest autentyczne. To padło. A poseł Dziedziczek, dzisiaj wiceministrem spraw zagranicznych odpowiedzialny za promocję Polski za granicą, ostentacyjnie wstrzymał się od głosowania w sprawie Miłosza. Więc to jest ogromne znaczenie.
Miłosza w ogóle, że ten został potraktowany przez tę formację polityczną, która nie znosi mi się, ale ja może wyprzedzam na to, ponieważ ja z ogromnym zainteresowaniem czytałem to, co pisał panu Miłoszu, jego pobycie w Polsce w roku 1981, kiedy przyjechał po raz pierwszy po emigracji, jako noblista i próbował być postawiony na piedestale wieszcza jeszcze za życia. I jak przed mnie strasznie bronił, gdybym pan mógł powiedzieć, jak pan to obserwował, wtedy to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Proszę państwa, myśmy razem z moją małżonką, która właśnie tam się znajduje, razem na szczęście napisaliśmy razem takie dwutomowe dzieło o pobycie Miłosza w Gdańsku i okolicach. Zebraliśmy tam ogromną masę materiału, ale napisaliśmy to dlatego, że tak się drogi naszego życia pięknie ułożyły, że dzięki profesorowi Mońskiemu, zadaliśmy taką przyjazną znajomość z panem profesorem Miłoszem, jego żoną Karol. I Miłosz tutaj przyjechał nawet na nasze prywatne zaproszenie do Gdańska. Potem mi zależało, żeby się z moimi studiami spotkał i zgodził się na to i to wszystko. Jest bardzo pięknym momentem w naszym życiu. Ale jednocześnie właśnie dlatego te książki zrobiliśmy, żeby trochę przypomnieć Miłosza, bo mam takie wrażenie, że on wpłynął. To co pan tutaj mówił o tych politykach, ja znowu skontroluję tym, że wie pan, ten milczący olbrzym myśli dokładnie tak samo. To nie tylko ci politycy, którzy mogą nam się wydawać ekscentrykami takimi, którzy chcą nas zaszokować takimi opiniami. Sam Miłosz kiedyś powiedział, panie Stefanie, ja nie mam żadnych złudzeń. Mnie czyta w Polsce 10 tysięcy ludzi. Ja pomyślę, no jednak masz złudzenia. No, ale nie powiedziałem. On sobie go wyobrażał, że jednak potem będziemy rozmawiać. Miał fakty
faktycznie w 1981 roku miał śmierć. Nieformalnie, bo to nie było tego procesu, ale kiedy on przekroczył granicę Polski bez listy, będę zresztą opisał oczywiście. To oczywiście zajęło mi się tylko dla bezpieczeństwa i dla nas. Kiedy Miłosz chciał wrócić tutaj do nas, przyjechać właśnie w 1981 roku, jego małżonka Janina Miłoszowa bardzo to przeżywała i domagała się tego, żeby on nie jechał do Polski. Bo mówiła mu, często ty nie wrócisz, żeby nie wrócisz. I on przyjechał do nas. Był w stoczni na wielkim spotkaniu w samym PHP. Pamiętacie Państwo, na samym, gdzie był podpis tego, sierpniowy podpis, on był tam razem z Lechą Wałęsą wystąpił tam. I niesłychanie się bronił przed Lechem Wałęsą. Który ksiądz jego wypowiadał Mickiewicza. I zwracał się do niego właśnie w taki sposób. Krytycznym znak polityczny przyszłości i podobne rzeczy. A mimo, że w tym momencie tak naprawdę rekrutacji dystans. I później odkryliśmy rzeczy zadziwiającą. Bośmy zbadali właśnie materiały, które udało się przed Służbą Bezpieczeństwa ocalić. Były ukryte one w bardzo dziwnych miejscach. Ludzie po prostu 13 grudnia ratowali te materiały związane z jego dokumentem. I tam było to, że Państwo bardzo ważne to, że on nie chciał, żeby na pomniku stoczniowców został umieszczony też, który skrzywdziłeś człowieka pierwszego prostego. Nie chciał. Myśmy sobie postulowali bardzo pasjonującą historię, w jaki sposób budowniczy tego pomnika próbowali go do tego przekonać. On był wtedy w Sztokholmie, prowadził nas negocjacje, żeby go przekonać do tego i tego. No i rozwiązano to tak, jak chyba sądzywane w Polsce. Postawiał tego przed faktem dokonał. A nie przez to, nie wszystko jest oddane z głową. No i on sobie wyraził drogę na czekanie do Europejskiego. Ale on się właśnie bronił przed tym, żeby występować w takiej roli partii politycznej, który prowadził na barykady i tym podobne rzeczy. Tak. Ale miło się przed tym bronił, natomiast w tej chwili, znaczy wtedy jeszcze otrzymał też list od kardynała Wyszyńskiego, że on będzie, prawda? Żeby powiedzieć się jak bajka o żelaznym wilku. Wtedy, kiedy miło się w Polsce w 81 roku, również no, szalenie konserwatywny jednak duchowny, Wyszyński pisze do niego taki prawie hołdowniczy list, kiedy ma miłość dostać do doktora Kowalska Ozana na kulu, a potem się okazuje, że w momencie, kiedy miłość umiera, pojawiają się ultrakatolickie nurty, które odsądzają go z czci od wiary i odmawiają mu prawa znać się płatą polską. Zresztą to miłość też nic inni sobie przypisywali. W roku 2011 i Litwini zgłosili wtedy w UNESCO projekt uchwały o uznaniu Miłosza, ogłoszeniu przez UNESCO roku Miłosza, eksponując właśnie głównie jego litewskie wątki, to wątki w życiu. I on też do Litwinów napisał taki artykuł, który ich przestrzegał przed nacjonalizmem, tak jak zresztą Polskę bardzo mocno przed nacjonalizmem przestrzegał, więc można powiedzieć w takim razie o pytanie artysty czy pisarza w stosunku do pewnych społeczności, pewnych społeczeństw. I w tym moim zdaniem Miłosz wiązał się z tego fenomenalnym. To są zawsze niezależne właściwie od opinii publicznej. I tutaj bym z Panem polemizował w jednym względzie, dlatego że jeżeli Pan mówi o tych 6 milionach, albo politykach, którzy reprezentują, to ja jestem zdany, że to jednak od polityków wymagam czegoś innego. Jeżeli to jest tak, że politycy w Polsce chwalą się publicznie, że nie czytają książek, no, po to, żeby ale uzyskać. Państwo pamiętacie, kto pierwszy powiedział to przed kamerami telewizyjnymi po 89 roku. Co? Niestety, to kolega mocno. Serce nie rozwiera, ale on to zrobił. Chyba taka sytuacja, kiedy on powiedział publicznie, że jestem dumny z tego, że nie przeczytałem jednej książki. No, ale po szkole zawodowej. No, nie, nie mam. Ja wcale nie mam takiego zadowolenia, ale jednak mam żal do tego, że po prostu poszło lepiej. Dlatego, że mamy taką sytuację, w której z tego, co ja wiem,
doradcy wizerunkowi, politykom doradzają, aby nie mówili rzeczy na książce, ponieważ teraz są lektora. Ja muszę powiedzieć, że nie wyobrażam polityka w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, który by się chwalił tym, że jest na książce. Usiłując zdobyć głos wyborców. Nie, ale Państwo, czy Donald Trump chwalił się, że przeczyta wojnę i pomógł tym stronom? Ja się nie słyszałem. Ale ja należy do tych, którzy nie za bardzo przyznają do tego, że... Pan pisze książki, książki, pan jest sympatyk. Ja piszę książki, pan broni. No, ale pan... Ja uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że muszę traktować poważnie czytelników, którzy chcą ze mną zostać. Bo jest duża część osób, które wędrują po spełnieniu w orbitach. Nie mówię tutaj o literaturze popularnej, ale w ogóle co jakiś czas są takie w Polsce globowe wiadomości. To są takie raporty coroczne. Tam mówi 64% Polaków nie przeczytało ani jednej książki w zeszłym roku. Wydaje się, że też nie przeczytania ani jednej gazety. To nie było. 64% to niech sobie zobaczą, jaka to jest ilość głów. Teraz powinniśmy zobaczyć sobie to, a te morze głów, przepraszam, to jest gigantyczna, to jest ocean. No i w tym punkcie uważam, że literatura nie potrafi się w związku z tym żadnych ograniczeń na wreszcie, że nie trafia, że może to tak było. Zawsze się przypomina to, co mi powiedział kiedyś Jan Boński. Ja mówię, ja nie słucham, przecież zobacz, 64% nie czyta, tylko 38 czyta. A on mówi, a ty wiesz, ile czytało w średnim wieczu? No i no, 3%. Postęp jest na wkrótce. Wiecie Państwo, zależy od tego, jak pryzmat sobie używa. No tak, no, są kraje, w których wskaźnik są dokładnie odwrotne. Ale jak są odwrotne, nie znam używane cywilizacyjne w Polsce. Po prostu żyjemy w takim społeczeństwie. No, uważam, że bardzo mądrą rzecz powiedział Miłosz, kiedyś nawet ją napisał. On użył takiej metafory, życie na wyspach. Napisał. No, piękny jeszcze i o tym, że ludzie do nas podobni mieszkają na wyspach, które są otoczone no takim trochę innym morzem. I że trzeba się starać o trwanie tych wysp. I to może się wydawać minimalistycznym programem, bo on uważał, że w Ameryce to wszystko się sprowadza do kompozycji. Czyli nie swój. Tak, tak. On może nawet on powiedział, że za te wyspy tak zwanego życia duchowego masyńskiego to są wyłącznie kompozycje uniwersyteckie. A reszta już nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na tych kompozycjach. I że on, i pan mówił, brońcie wyspy, brońcie wyspy, brońcie wyspy. To uważam za bardzo piękny program. Bardzo piękny program. Ja staram się go realizować. Powodzenie, ale... No, trochę tak. Wiesz, oni mogą trochę spandować? Trochę tak. No, ale ja uważam, że na przykład, że czytanie jest bardzo... jest czynnością wymagającą pewnych uzmanień, które bardzo wielu ludzi nie posiada. I zmusza się ludzi... Kiedyś, pamiętam, taka była utopia socjalistyczna, że zrobimy do wszystkich trochę inteligentów. No to jest, że wszyscy Polacy będą mieli maturę. Pamiętacie o tym? No, i co jakiś czas też powtarzam, że tak zrobimy i zrobimy. To jest marzenie Słowackiego. Przeanielić, tak? Zjadacze chleba, przerobić maniotę. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo piękne, że jest jakaś część ludzi, która ma takie specjalne uwzględnienia, jak na przykład umiejętność długiego skupienia na drugim tekście. Ja teraz pewnie ze studentami wiem, że to jest bardzo poważne, ponieważ w tej chwili oni są odczuciami zupełnie takiego trybu życia kontemplacyjnego. Jak się czyta na przykład dużą powieść, która ma 400 stron, to trzeba mieć właśnie tą pewną duchową umiejętność wejścia w tego i trzymania się tego powieści.
zmęczeni nas dzieje. Pewna trzynata cierpliwości też tutaj występuje. No, i taka zdolność do myślenia kontemplatywna. Ja uważam, że nie wszyscy będzie posiadali takie zdolności. Byłoby dla mnie okrutną rzeczą, gdybym miał zmuszać na przykład entuzjastów piosenkarza, tym wspomniałem, żeby musieli czytać całe dziejstwo w ogóle Tomasza. To traktuje przecież. Dalej by było się wstrzymać. Ale my to musimy odnaleźć prawdziwą przyjemność. Ale można czytać kryminały. Kryminały. Kryminały można czytać. Kryminały. I co teraz? Mikrofon. To ja będę mówił głośno. Pan już. Tak, bo ja mam taką koncepcję w sumie, że ten miński wskaźnik stanictwa w Polsce to jest również jakiś przejaw tego wschodniego życia Polaków, indywidualnego. Niechęć spotkania się z czymkolwiek obcym. W związku z tym ja stawiam taką hipotezę, że to również to było do to znaczy konfrontacja z książką to jest konfrontacja z czymś innym, z innym światem. Nie będę tego rozwijał. I myśmy właśnie żyjemy w społeczeństwie, które jest absolutnie zamknięte na świat zewnętrzny i również w sobie jest zamknięte na próbę rozmowy z innymi. W związku z tym te wskaźniki stanictwa, o których mówimy, one będą miały niesłychane konsekwencje cywilizacyjne do Polski. I jeżeli wskaźnik stanictwa w Polsce ma pewnie 60% negatywne, a 80% pozytywne w Szwecji, to mamy zupełnie różne światy. Jeżeli pan mówi o maturze jako o pewnym osiągnięciu cywilizacyjnym, które było marzeniem, w Szwecji ma prezydent wszyscy, bo to po prostu kanon. Państwo zadania każdemu zdanie ma. W związku z tym budowane są społeczeństwa, w którym ludzie są uczęczni na książek, czytają książki i są otwarci na świat, a my z drugiej strony żyjemy w społeczeństwie, które jakby zaczyna krytykować własną wyjątkowość polegającą na odcięciu się i tłumiec niebóstwa. No nie wiem, czy można powiedzieć, że my jesteśmy narodem zamkniętym, ponieważ chyba my jesteśmy w tej chwili narodem właśnie takim wędrujący po świecie. Miliony w tej chwili ludzi wędruje po świecie. Właśnie Polaków, no nie wiem, to już jest chyba tam 3-4 miliony. Oni przyjeżdżają, ale o tym, co tam jest, myślę, że to musimy obronić. Myślę, że teraz jesteśmy w fali takiej wędruszki polskiej. Wędrujowania Polaków, którzy nie chcą żyć w takim społeczeństwie, ale czy tak to no, ale oni się tam traktują z różnicami, przyjeżdżają, propagandami, nie głosują, oni biorą udział w przypadku w Polsce, ale oni po prostu są zupełnie izolowani i swoje dzieci wychowują po to, żeby przyszły w tamtych społeczeństwach, ponieważ nie są żyć w tym społeczeństwie. Moi studenci wędrują na tych programach międzynarodowych, na przykład tam Erasmus, na przykład, to traktują te programy medyczne. Bardzo dla mnie jest to piękne i zupełnie niepodobne do tej, która razem ze mną chodziła do szkół medycznych. Wtedy jednak dość mocno zamknięci byliśmy właśnie w latach wcześniejszych, w 89 roku, w tej chwili jesteśmy w otwarciu. No, możemy się tutaj żyć. Ja raczej jestem skłonny twierdzić od wieloletnich obserwacji, że czytelnik jest kimś, kto musi być uzdolniony równie jak pisarz. To może nie dokładnie w tym stopniu, ale są pewne uzdolnienia, pozwalają nam cieszyć się. Myślę o lekturze rzeczy poważniejszych. Tak, bo pan mówi, rozumiem, mogę dobrze pomyśleć pana Szefa, który będzie czytał dobrą literaturę, poezję, ale to czytanie książek to czytanie też książek naukowych, książek, które rozwijają świat. To jest współczesna, który domaga się, odpowiedział się cały czas, uczyć, kształcić. W związku z tym Polacy sami się wykluczają, ci nie czytający właściwie z tego rodzaju współczesnego świata. I jeżeli mówię o czytelnictwie, nie mówię tylko z całym szacunkiem o czytaniu pańskich esejów, pańskich powieści, tylko o czytaniu, które jako zjawisku, które pozwala przyswajać, rozumieć świat. I to mnie najbardziej niepokoi, że my żyjemy w społeczeństwie, które w większości odcięło się od tego procesu poznawania świata przez czytanie. No
No nie, nie będę cię wspierał. Ale w takim razie w pańskiej powieści są wysokie to polityczne, że wsiadłeś do Srebrzyska i tam się pojawia premier, który chemicznie kastruje, pojawiają się postacie, które prowadzą śledztwa, ale pojawia się również taka niezwykła, oczywiście hipotetyczna sytuacja buntu wojska wobec prezydenta. Czy zafałszowano, to rzeczywiście można znaleźć wyjaśnienie, dlaczego tak się stało.
wojna, potem komunizm i tak dalej, a my rzeczywiście jesteśmy momentami dopiero u progu. I ja się bardzo cieszę z tego, że pan myślał właśnie w latach 904-911 i o tym okresie. Zresztą no tak, chcę przypomnieć ten epizod. Tak, była ta historia ze Stołowinem, prawda, który, smutnik Gara Stołowina, który był sąsiadem Miłoszu, przecież dla Litwie. I jedynym człowiekiem, który odwiedzał Stołowina, carskiego urzędnika, był dziadek Miłosza, który przebywał na wrócone rzeki i demonstrował w ten sposób właściwie taką twardość. Potem Stołowin został zamordowany w 911 roku w Kijowie i umarł w szpitalu polskiego rycerza. W tym sensie mnie trochę niepokoiły się państwo kult Piłsudskiego, który jest przedstawiany jako taki kult osoby neutralnej, takiego właśnie przywódcy państwa, głowa państwa, który dokonał wielkich rzeczy, prawda? Natomiast się rozumie z tym języka, którego tym rzecz. No, co prawda, ze tym jedno rzecz dość wymagające w dzisiejszej perspektywy, ponieważ on, proszę państwa, osobiście zdelegalizował ONR. No, to też jest inna sprawa. Co prawda się pomylił, bo chodzi o tutaj o samego Pirackiego. Ministra Pirackiego, minister spraw wewnętrznych, został zamknięty na ulicy Foxa w Warszawie przez nacjonalistów ukraińskich. No ale policja nie wiedziała tego i rozkładanie pierwsze było takie, że ONR chce to zrobić. I wtedy rozpoczęła się sprawa z Beretą Kantuską, gdzie właśnie Piłsudski wydał polecenie, żeby osadzić tam tych dziadskich chłopców w Bolesława Piłsudskiego. Pierwszy Beretą Kantuską, który właśnie na razie. Tak razem też to są ukraińscy nacjonalistami. To też bardzo ciekawe. A czy scenariusz rządu autorytarny w Polsce jest dla pana radny? Czy scenariusz rządu autorytarny w Polsce jest dla pana radny? Scenariusz rządów autorytarnych jest realny w każdym wszystkich krajach świata. A wszystko zależy od tego. Mam taką opinię, że demokracja jest tak niesłychanie kruchym zespołem, jak pajęczym na to. Wystarczy, że znajdzie się grupa bardzo zdecydowanych mężczyzn, którzy kogoś uderzą w stół, pięścią wyrą w stół i reszta jest przerażona w tym momencie. Nie wiem, co ma robić. Nie poddaje się. To jest oczywiście rzecz, która występuje nie tylko u nas. Nie ma wątpliwości. Myślę tutaj nie tylko o czasie niebezpieczeństwa, bo przecież cały czas się pojawiało takie niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, to jest już godzina 6 i w tej chwili, jeżeli będą Państwo mieli napisano od 11 kwietnia 1949 do 15 września 2015, czyli od pańskich urodzin. No, urodził się 11 kwietnia 1949 roku. Mężczyźni mają fajnie, bo mogą mówić to tak spokojnie. Ale po pierwsze, ja wszystkie książki będę tak cyklował. To przecież, jak próbuję sobie przypomnieć, kiedy się rodzimy pomysły tych książek, które napisałem po 20 latach, okazuje się, że ja wziąłem na liście, które były bardzo wcześnie, pod doświadczeń młodzieńczym, proszę, i że to się tak pięknie jakoś gromadzi na dnie duszy. I potem niespodziewanie zupełnie niespodziewanie, że to ma też. To bardzo jest naprawdę. Więc miło, że to takie pięknie też w tym liście. A to tym jest wyskakujące. I poeta nie wie o tym, że nikt nie szkodzi tym miejscu. Nagle z niego wyskakuje skrajność, bije ogonem o maki, wyśnią mu oczy i on jest zdumiony tym, że coś takiego miał w sobie. To jest jedna z wielkich przyjemności twórczego życia, że się tworzy coś, czego nie pomogli. Uważam, że on ma bardzo trudną rolę,
ma prawo nie wpuścić. Bardzo mnie tak spytał się pan Wysińska po swoim odwołaniu. Od jednego pana Boga. Kto mi się potem też pojawiał na doświadczeniu uniwersji na koniec szuka procesu tego. Dany sobie to mówiłem. Ja też jest taki piękny to spotkanie biblijne tego funkcjonariusza sądu i tego tej postaci. Z tym, że w ostatniej książce w Brzysku napisał pan antyrocze na drugiej sprawie. Później słowo się lodnicze. Nie, to nie będziemy mówić. To jeszcze Państwo to przeczytałem. No po prostu w pewnym momencie ja tam umieściłem, proszę Państwa, w tej powieści też takie refleksy snów, które są czasem dla mnie jakimś odjaśnieniem, a czasem takim głębokim ściemnieniem życia. I tam jest opowieść o ludziach, którzy modlą się o to, żeby odrzucić pomoc Bogu. No, ale więcej nie będę mówił. Tak, to jest bardzo przejmujący fragment. Ja mówię, myślę, że wszystko jest wiele takich bardzo dotkliwych fragmentów, które bardzo mnie głęboko przenikały. Niepokoją mnie też bólem wewnętrznym. Bardzo jestem, proszę Państwa. Nie wiem, słowo cieszyć się jest niedobre, ale czuję wewnętrzny spokój, że napisałem książkę, która jest niepodobna zupełnie do książek, które wychodzą w tej chwili w Polsce. Mam tą świadomość, że to jest inny, co z innego rejestru. I że to jest książka, która szuka swoich wybranych czytelników. Napisał pan napisał dla spokoju serca. Dla spokoju serca, tak. To taka jedyna rzecz. Ale już tam ja podejmuję pewne ryzyko literackie i też podejmuję pewne ryzyko światopoglądowo filozoficzne, tak bym powiedział. No, ale to byłoby wtedy, gdybym miał teraz mówić, to tak jak miał Państwo opisać, na czym polega ryzyko COVID. No i teraz będę wstał i pokazał Państwu rękami, na czym polega ryzyko. Z jednej strony ważniejsze są wnioski, że Pan też Pan o tym trochę nie może, takiego wspierania, może nie zgadzania się z Bogiem, ale takiego zastanawiania się nad sensem religii, sensem tak, odchłani. Nie kryję tego, proszę Państwa, odchłani przez Pan Miłoszy. To, że dał to wyjątkowo zapewnie szansę rozmawiać z nim oczywiście, to nie jeden raz uważam za jedno z najważniejszych doświadczeń. Wszystko się okazało, że jednak bardzo się różnimy, ale mamy coś wspólnego, jeśli chodzi o przestrzeń, w której się poruszamy. Że to, co dla niego jest istotną problematyką, dla mnie też jest istotną, ale ja ją inaczej rozumiem. I w związku z tym, że się pomijałeś, w związku z tym, jak to się będzie samo rozmawiać na tej płaszczyźnie. Zresztą bardzo silne miejsce. Myślę, że to hotel Hansa. Bardzo odpłatną organizację. A to nie na co to? Pachter Hansa, organizacja. Miłoszczyn. Miłoszczyn, tak. Taki apartament. To wszystko było oczywiście bardzo dla mnie ciekawe i bardzo się cieszę. To mogę to powiedzieć, że dziękuję Losowi. A to najwyższe za to, że na trajektorii mojego życia pojawiło się kilka niezwykłych osób. Myślę tutaj o Miłoszu, o Janie Błońskim, o Marii Janie, z którą dałem tak zwane relacje skomplikowane. Ale też innych, oczywiście tych bardzo ważnych dla mnie ludzi mógłbym wymieniać. Bardzo się cieszę, że na naszym spotkaniu jest też jedna z takich osób, którą też bardzo cenię i mówię się tutaj o panu Leonie Jubiasze, którego jeszcze raz witam. Na Uniwersytecie Sztokholmie,
co ja piszę już od wielu lat, to znaczy na dzienniki, w dziennikach to są świadectwa tego, tych spotkań moich z tymi osobami. Teraz właśnie prezentowo planujemy wydanie jednego kolejnego tomu, bo dwa się przekazały, jeszcze chcę na trzecie opublikować i pewnie to będzie się nazywać Pamiętnik Życia dla Depoje. No nareszcie, trzeba napisać o najważniejszym, proszę Państwa. O kulturze, świata i tak dalej. Ale tak naprawdę, to największe wyzwanie napisane, jest napisać książkę o wygodnie. To tak nic, nikt nie napisze, proszę Państwa. Nie wolno się z nim go. Ja miałem nasze pretensje do Grodzicza. Dlaczego on nie napisał książki? To jest moje życie z Lipą. No, w Kielonosie tam trochę jest, ale to nie to. To nie to. Jakoś chcę, pod tym względem uważam za. Ale było już napisał, Eurobykę. Tak, ale to jest mały kanał. To jest jednak taki poemat żegnający. Poemat żegnający kobiety, która odeszła. To jednak tak średnio pana. To było pasjonujące historia małżeństwa Janiny Cenkalskiej. Ona jeszcze z 20-lecia. Które tam się wytrzyma, tylko zdawało się. Mickiewicz nawet o żonie nie wspomniał. Mickiewicz! Pan profesor Węgiel mi przypomina, że Mickiewicz był tutaj też wśród tych obciążonych, którzy też nie napisali o żonie wspomniał. Gdy pan czytał z tego, to obciążony. Pisze pan książkę? No, to może tak napiszę. Więc to jest szalenie trudne. Ja muszę powiedzieć, że jeden tekst pański, który przeczytałem, sprawił wielką przykrość. Zwodnicze pięknie, no, esej, który został wydany. Ale co pana zabolało? Wie pan, bo ja czułem takim naiwnym przekonaniem o jedności piękna, dobra i prawdy. A pan to z tym esejem właściwie rozbił jako przeświadczenie. Czyli nie mam do pana żalu, bo może lepiej. No nie, to dobrze, ja mam bardzo ostro na początku. Ja napisałem, proszę Państwa, takie esej, który chodzi oczywiście o prawdę prawda w głowie. Początek tego eseju jest moja książka pod tytułem Krótka historia pewnego żartu, która opowiada o bardzo poważnych kłopotach dziecka, które dorasta w pohitlerowskim mieście. Jest wychowane w duchu katolickim, a szkoła ma komunistyczną. Nie jest taki koktajl. I teraz to dziecko przeżywa taki dysonans poznawczy. Z jednej strony ma zobowiązania moralne wobec rodziców. Moi rodzice zostali bardzo dotknięci przez mąż. Przez nią też przez Rosję. Ma ojciec przez Rosję, matka przez Niemca. I to dziecko nagle odkrywa, jak wspaniałe miasto budowano Niemcy. Jak wspaniałe mieszkania potrafili aranżować, jak wspaniałe wyspy wewnętrzne, jak wspaniałą kulturę mieszczańską stworzyło niemieckie społeczeństwo w roku 19 na przykład. To były myśli, ja czułem to dzieciństwo, to były tak zwane myśli grzeszcze. Bo ja zgadzałem rodziców w tym momencie. Jednak rodzice mieli być bardzo antyniemieccy. Matka była bardzo antyniemiecka, nawet antyniemieccy była. Ja się nie dziwię to, co przeżyli i co widzieli, no to trudno się dziwić, że to mogło być inaczej. Natomiast tutaj była sprawa bardzo poważna. Ale proszę Państwa, mogę spętować to ironicznie. Na paru, na którym ja jakiś czas temu byłem, podszedł do mnie przedstawiciel Wiadomej Partii i powiedział do mnie tak. No ale nadszedł czas najwyższy, żeby zlikwidować stronnictwo Karmanowskie w Gdańsku. Jest to pan poświęcony w Polsce. O co chodzi? Nigdy nie byłem żadnym Karmanowinem, ale więc mam te patrosy starcia. Też to w dzienniku też występuje. Kiedy byłem na spotkaniach autorskich Niemczech, to miałem patrosy z publicznością niemiecką czasu. Więc o to powiem, można mnie posądzać. To, co się zdarzyło moim rodzicom i matce. Opowiadania o stanie warszawskim to są w ogóle
tej okazji się, wiecie Państwo, że się śmiała taka refleksja, że istnieje coś takiego, jak piękno, które jest zagnieżdżone w życiu. To okazuje się, że to jest tak zwana niepatriotyczna refleksja. Ponieważ należy oczywiście utożsamiać, wiecie Państwo, zło, należy utożsamiać z brzydotą. A piękno jest oczywiście tylko wyłącznie po tej stronie. No, ten esej to jest esej erupcyjny. On to nie jest tylko taki esej, który na sobie coś tam wyświetla. Ja analizuję sztukę, przede wszystkim sztukę XX wieku. Co się z nią dzieje ze sztuką XX wieku. I że jak rysują się wszyscy XX wieku te relacje między tym, co złe i tym, co piękne. A najbardziej wstrząsająca wiadomość, się która kiedyś do mnie doszła. A to dawno temu. Może Państwo o tym wiedzą. Proszę Państwa, mundury SS-manów były projektowane przez człowieka o nazwisku, którego Państwo znają doskonale. Hugo Boss, proszę Państwa. Jeden z największych twórców i kreatorów mody świata. Tak? No wiecie Państwo, przypuszczacie, że on by zrobił jakiegoś knota? Pan jest dotyknął. I to jest oczywiście problem. I to jest oczywiście problem. No ale nie jest to problem dla ludzi prostotycznych. A ja mam taką nadzieję, że my nie należymy do ludzi prostotycznych. Tak? Zastanawiamy się nad tymi sprawami. I ale żadne nie są prostotyczne. Postawa rewolucji bolszewickiej też jest przecież zaangażowanie nie tam rosyjskiej, rewolucji bolszewickiej. Tak? No to w ogóle cała sprawa. W jaki sposób artyści się przyłączali do faszyzmu polskiego, do komunizmu stalinowskiego, prawda? Oni mogli tylko o to chodzi. Problemem jest, proszę Państwa, nie to, że film Eisensteina, Iwan Groźny, jest podobnym filmem uzasadniającym straszliwe czystki stalinowskie. Problemem jest to, że to jest arcydzieło sztuki. Teraz nie będę nam zastanawiać. To jest naprawdę wielki film o haniebnej zupełnie wymowie politycznej i moralnej też. Już nie mówiąc o tym, nie wiem, czy Państwo widzieli film, ale nie wiem, czasem można rozwiązać, można sobie zobaczyć. To są też pod względem moralnym i pod względem politycznym ohydne filmy, bo one gloryfikują antyhitlerowskie. Ale jako robota filmowa, one są, proszę Państwa, w szkołach filmowych, one są przedstawiane jako wzór roboty operatorskiej i montażu filmowych. No. Pionierskie właśnie. Tak, pionierskie. Ona była przecież awangardowa polskiego kina, która swój talent wprowadziła, bo uważam, że ona miała ten talent, bo oddała w służbę temu diabłu. Ale przy związku z tym obniża się wartość artystyczna tego wytworu. No, tu są podziały bardzo wyraźne. Jedni mówią, to w ogóle dyskwalifikuje i nie ma się co dostawać, prawda? A inni powiedzą tak, ale ten kadr jest świetnie skomponowany. Ta muzyka jest doskonale dopasowana do sceny, jaką oglądamy. No i tutaj się zaczynają badania bez testu. No cóż. Chciałem zadać pytanie. Aha, to właśnie, to za chwileczkę, że właśnie myślałem, że Pan daje znak, że się w sensie. To w takim razie przechodzimy może teraz do części z publicznością i Państwo zadać pytanie. Proszę bardzo. Ja wszystkim bardzo chciałem Panu podziękować za tę książkę, tak? Nie. Tę książkę uważam ją za jedną z najważniejszych w XXI wieku na pewno na Pomorzu. Boli mnie i smuci bardzo to, że nie odbył się właściwy dyskurs w przestrzeni publicznej, chociażby w naszym regionie. Bo to bardzo osobista, bardzo szczera, bardzo odważna i dokładnie etyczna i etycznie rzecz. Bardzo chętnie bym kiedyś z Panem na ten temat porozmawiał, bo dzięki mi czułem się troszeczkę inaczej niż czuję się jak na co dzień. Przez kilkanaście godzin czułem się nie jak bohater radzieckiego Westernu, swój wśród obcych, obcy wśród swoich. Bo stykałem się z jasnym tonem, odważnym człowieka, który często mówi, ale był pewnym ustaleniom, samonowym, innym temu, co powinno się mówić. Jest jak jest.
nasi z jednej strony kompromitują się w terminie, nie wiem, czy szybszym niż oni. Cały czas nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie, dlaczego stało się tak, jak się stało. Brakuje intelektualnych i etycznych sygnalistów. Dla mnie jednym z takich jest pan. I dla mnie komunikat, który usłyszałem dosyć niedawno temu, powtórzony przez pana premiera Glińskiego, że będziemy budować nowe elity. Te stare miasto nam już potrzebne. Potrzebne są nowe. Panie profesorze, był pan moim profesorem na Uniwersytecie w Gdańsku. Przypomniałem sobie Lamparta. Za pierwszym razem był tak trepny, mówi do księcia Saliny, że trzeba wszystko zmienić, żeby nie trzeba było nic zmienić. Co należy zmienić u nas, żeby nic się nie zmieniło? I jeszcze takie bardzo krótkie pytania reporterskie. A gdyby pan miał tę moc, jaką miał pan w powieści spełniania dobrych uczynków i zabijania osób, których zabijanie było dobrym uczynkiem, kogo by pan zabił, albo jakie dobre uczynki pan zrobił? Czy ten rodzaj śmierci, jaką wymyśliliście sobie państwo chyba razem z żoną, czyli z panią Emmą, to jest ten optymalny rodzaj śmierci? To bardzo proste pytania. No właśnie, teraz już. Nie wiem, no, czy przysługuje się tak mowa o tym, że on odkłada broń na nic. No, w tym sensie ja jednak nie zachęcam tego do takiej samej obrony, żadnego zamiaru tego rodzaju. Chociaż wiecie państwo, w snach się różne rzeczy zdarzają. Ale Muniaka pan rzucił przecież, prawda? No, to nie ja. Że tak powiem, że taka prosta identyfikacja nie występuje. No. I to jest oczywiście też... Tak, to jest kilka losów tam jest pokazanych. Takich, no, trudnych losów. Więc nie zachęcam do tego rodzaju. Ale mówiąc to, nie jestem szczery. To bardzo szczerze znanie. Nie jestem szczery. O śmierć i co trzeba zmienić, żeby nic nie trzeba było zmienić. No to właśnie to mam osobę. Lampart sobie na tym wyobrażał właśnie. Wyobrażam sobie, że jeśli coś można tutaj przeprowadzić, to ja mam przyjść do rewolucji i tak ją poprowadzić, żeby ona była rewolucją konserwatywną. To się daje zresztą, było bardzo ciekawe jest, proszę państwa, fenomen rewolucji konserwatywnej. Występuje w historii Europy często. Ja myślę, że w tej chwili w Polsce mamy do czynienia z rewolucją konserwatywną. Bardzo taką ostrą. Dowód na to jest to, co pan mówił, że ten zamiar wymiany elit. To jest kluczowa sprawa dla rewolucji konserwatywnej. Czyli tych, którzy mówią niewłaściwie, należy zneutralizować i w tym miejscu prowadzić dyskusję właściwie. I to też personalnie mam oceniane. To nie tylko zmiana taka abstrakcyjna, tylko to personalnie mam oceniane. Nie wiem, w jaki sposób to zostanie zrobione. Może poprzez jakieś działania administracyjne na uniwersytetach. No, ale nie chcę w to wchodzić, wie pan, bo mi potem zaczynają dreszcze chodzić do pleca. Więc tak sobie myślę, że poza akurat się wszystko dobrze sobie włoży. Ja zawsze kończę takimi właśnie frazami, wiecie państwo, ludowymi frazami. Można o tym stanie. Tak, takimi ludowymi, bo to właśnie lud pod tym względem jest niezniszczalny. Ale jakby zmiażdżą mnie imperia, to on się głowę podniesie i tam swoje robi. To może to jakoś, nie wiem, bo kiedy wie, co może być. Martwię się tylko właśnie tym, że może jakaś część młodych ludzi odejdzie od tego typu kultury i tego typu cywilizacji, które mamy z misji. No to wtedy jest oczywiście dla mnie bolesne, bo to przecież też jako nauczyciel akademicki, który tam widzę, no widzę różne rzeczy oczywiście. Bo to jest nie po prostu. Ale jak to wszystko zmienić? Wie pan, gdybym ja wiedział, to by państwa wszystkim szczęśliwi.
Ale kogo pytać, jak nie pana? Właśnie to jest pytanie, że nie wiem, co się zdawało się, nie wiem, pytanie siebie sam. Myślę, że to państwa, może w jakimś momencie człowiek odkrywa, że nikt za niego nie dał odpowiedzi, że odpowiedź trzeba sobie dać na mnie. A w tym momencie się zaczyna dorosłość, to jest obrażanie. Nie rozumiem się, jak ja chcę tego. Że w książce pan umawia z odpowiedzi na pytania, często pan właściwie poczuje się paradoksem. Tak. Drapieżnym paradoksem. No, paradoks jest oczywiście bardzo ciekawą formą literacji. Bardzo mnie zawsze pasjonowała rzeczka też. Paradoks. W dzieciństwie potem się podał taki paradoks. Śpiesz się powolnie. I mówię, ojciec mnie nachwycało. Potem się to osłyszało. Ale ci dziecko pierwsze słyszy coś takiego. To jest jakieś rozjaśnienie. Paradoks jest też. Jest taki wysłuch. Także to do porządku i do tego. Czy ktoś jest mały? Nie, proszę, proszę. Tak, dom osobisty. Czasami widzimy u polityków próbę budowania programów czy wizji konkurencyjnych w stosunku do tej, która dzisiaj rządzi w Polsce. Czy panie profesorze i panie redaktorze, czy jesteśmy w stanie jako całe jako społeczeństwo stworzyć taką wizję, która obejmie na przykład 80 czy 85% naszego społeczeństwa? Dziękuję. No poważne pytanie bardzo. To jest kluczowe. Na razie nie wygląda. No, na razie to nie wygląda. Znaczy, wie pan, powiem tak. Ma tu niezgodne wartości, które dla mnie z mojego pochodzenia były oczywiste. Nie przemawiają do tego 80%. Ja rozmawiam od początku, wiecie państwo, z takim właścicielem dachami samochodowymi. Popatrzałem na taki zakład. No ja tam w pewnym momencie ja co on myśli o trójpodziale Polski? Przepraszam, o co chodzi? Bo ja nie wiem, o co. Jak go przekonać o tym, że coś takiego jak zasada trójpodziału władzy, to jest jednak bardzo poważna zasada, która sprawia, że na przykład te zagrożenia obywatelskie są łagodzone. Dlatego jest, jesteśmy bezpieczni w stosunku do państwa. Państwo nie zrobi wszystkiego, co mocno tylko może. Państwo może być z nami, co by chce. Natomiast tutaj jest jakiś moment takiego postępienia. Ale najważniejsze było właśnie to, żeby on to ucho do mnie nastawił i pytał, co chodzi. Bo on nie ma takiej podział władzy. No i władza jest inna. To jest podział władzy. I cały ten kanon wartości, które są dla nas ważne, jakaś duża część ludzi uważa, że te procesy powinny być nasze, tej komisji do polityki polskiej. Na przykład takie pojęcia jak rozśmienia, wolność wyznania. Ktoś mi powiedział, że jak wolność wyznania w Polsce? Wolność wyznania, wszyscy mogą być katolikami. Jak tutaj? Gdzie jest jakaś, proszę państwa, tutaj niewola? Nie ma to dać. Mądrość nie wynika raczej z łaski.
No, tu dotyka Pani kwestii teologicznej, skąd mamy przymioty też takie, jakie mamy. Obawiam się, że w dużym stopniu to nie zależy od nas. Chyba jest, idziemy łaski, tak jak Pani mówi. No, jesteśmy obdarowani. Jedni mówią nierównomiernie, a drugi mówią niesprawiedliwie. Darami, jak Pani mówi. Ja też oczywiście wcale nie uważam, że mamy do czynienia z tożsamością między wykształceniem a mądrością. Wcale nie jest. Znam ludzi niewykształconych, którzy mają właśnie jakiś taki, wiecie Państwo, głęboki wgląd na życie. I rozumieją różne rzeczy, bardzo mądrze. Na przykład potrafią rozumieć to, co się dzieje w ich rodzinach. Bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, co się dzieje w rodzinach. Nie potrafią naprawiać własne rodziny. A jest ktoś taki, kto ma ten wgląd, ma taki głęboki wgląd w rodzinę. I to jest mądrość oczywiście. I ona chyba, tak jak Pani tutaj mówi, podejrzewa, jest wiele głos. Idziemy łatwiej. Uważam właśnie, że trochę Pan używał pewnej manipulacji, która no, nie była, powiedzmy, na uważcie Pana za osobę mądrą, inteligentną, uczyma studentów i tak dalej, ale wydaje mi się, że no, pewne rzeczy nie były związane z mądrym, jak takim podejściem do pewnych spraw. Że albo wynika ta manipulacja właśnie brak mądrości, albo po prostu, no nie wiem, ze świadomej manipulacji. Nie bardzo. Nie wszystko słyszeliście. Ja wszystko słyszeliście, Pani. Teraz nie wiem, czy to jest Pani, bo Pani mówi, że jest manipulacja, to jest, ale słowo. Nie, no po prostu, może jest kreatywna, ale powiedzieć, że właśnie jest Pana takie nastawienie bardzo stronnicze, jakby po pewnej stronie Pan się stawia, jakby dyskwalifikując tą, nie wiem, patrzę tutaj tak troszeczkę pod względem politycznym drugą część Polaków. I wydaje mi się, że to jest taka pewna ironia w stosunku do tych ludzi, którzy może wyznają całkiem inne wartości, które już tak tutaj przedstawią. Tak, ja powiem, nie, ja bym powiedział tak, wie Pani, ja po prostu żałuję tego. Nic więcej tutaj nie mam bez nich, że dla nich na przykład nic nie znaczy to osoba, której podział władzy. Nie, nie chodzi też o to. Na przykład Pan powiedział, ja na przykład jestem z wykształcenia malarką i Pan powiedział, że no jak może władza na przykład finansować, nie finansować tak. Ja na przykład jako malarka nie zgadzam się, żeby teatr na przykład Pani Jany był finansowany z moich podatków. Bo ja bym chciała, żeby moje malarstwo było również finansowane, tak? I to tylko takie rzeczy. Na przykład Pan mówi o prasie, o odniesieniu się z tego, a na przykład ja uważam, że inna część prasy jest bardzo tendencyjna, bardzo kłamliwa, która nas przez 20 lat okłamywała i